To branżowe know-how sprawia, że dla wielu klientów jesteśmy firmą pierwszego wyboru zawsze, gdy potrzebują rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Nasze piece można spotkać w 70 krajach na całym świecie, gdzie zrealizowaliśmy ponad 4000 wdrożeń. Specjalizacja Seco Warwick obejmuje piece przemysłowe i rozwiązania typu end-to-end. Dostarczamy urządzenia w pełni dopasowane do preferencji klientów z wielu branż, w tym samochodowej, lotniczej, medycznej, energetycznej czy produkcji stali, tytanu i aluminium. Istotne znaczenie przy wyborze technologii i rozwiązań technicznych projektowanego pieca ma używany przez klienta wsad, czyli produkt metalowy, który ma być obrabiany termicznie. W zależności od niego dobierana jest odpowiednia technologia, proces i receptura, które wpływają na stopień skomplikowania urządzenia i systemów sterowania. Właśnie dlatego w procesie projektowania, testowania i produkcji naszych rozwiązań zdecydowaliśmy się na zastosowanie cyfrowego bliźniaka, aby usprawnić pracę i zminimalizować ryzyko błędów. Posługujemy się m.in. oprogramowaniem SIMIT, który służy do tworzenia modeli cyfrowych pieców próżniowych, atmosferowych oraz topielnych. Narzędzie to wykorzystywane jest także do testowania automatyki przed przekazaniem oprogramowania do uruchomienia. Z kolei SIMIT Unit służy jako wsparcie procesu produkcji i konfiguracji szaf sterowniczych poprzez pełną symulację testów sprzętowych szaf. Na potrzeby bardziej zaawansowanych modeli, np. symulacji wydajności oraz przy doborze wielkości pomp próżniowych, wykorzystywana jest platforma symulacyjna SIM Center AMSI. Rozwiązania cyfrowego bliźniaka pozwalają wykrywać potencjalne błędy i problemy już na wczesnych etapach pracy nad danym urządzeniem. Wpływają też na poprawę niezawodności tworzonych rozwiązań. Nasze piece do obróbki metalu mogą być dostarczane i uruchamiane szybciej, taniej, a przede wszystkim przy mniejszym nakładzie pracy. Model zawiera cyfrową reprezentację podzespołów urządzenia i tego, co znajduje się w szafie sterowniczej. Dzięki temu modelowanie uwzględnia wszystkie procesy, które zachodzą w piecu, jak m.in. pompowanie, nagrzewanie i chłodzenie. W sieci fizycznej taki proces potrafi trwać od kilku godzin, nawet do kilku dni lub tygodni. Przed wdrożeniem cyfrowego bliźniaka w przypadku pieca próżniowego testowanie połączone z próbami technologicznymi trwało około 3 tygodni pracy serwisanta i 4 do 5 dni pracy automatyka. A dzięki testowaniu na stworzonym modelu ten czas skróciliśmy kilkukrotnie. W przypadku systemów bardziej złożonych, takich składających się z kilku do kilkunastu urządzeń, czasy te skracają się proporcjonalnie odpowiednio z 400 do 100 godzin, co znacznie przekłada się oczywiście na oszczędności. Niższe koszty są ważne, ale wręcz bezcenne jest poczucie pewności, że u klienta urządzenie zadziała poprawnie. Istotną korzyścią wynikającą ze stosowania cyfrowego bliźniaka jest także wyższa jakość produktu końcowego, czyli pieca, który dzięki większej liczbie testów w sposób kompletny spełnia wymogi klienta. Ważnym efektem jest także usprawniona organizacja pracy wynikająca z uproszczonego wdrożenia urządzenia na docelowym obiekcie. Wirtualne uruchomienie urządzeń pozwala również uzyskać oszczędności energetyczne, a w rezultacie optymalizację kosztów. Oprogramowanie cyfrowego bliźniaka to tylko jeden z wielu elementów ekosystemu Siemensa, z którego korzysta Seco Warwick. Kontrolę nad układami sprawuje sterownik S7500 wraz z modułami. Siemens dostarcza także komputery przemysłowe i ekrany dotykowe, pełniące funkcję interfejsu komunikacji z użytkownikiem. Z kolei systemy bezpieczeństwa wykonane zostały na bazie naszych rozwiązań safety. W szafach sterowniczych można znaleźć także inne komponenty Siemensa, w tym styczniki, wyłączniki i zabezpieczenia. Stosowanie modelowania i symulacji nie musi wiązać się ze skokiem na głęboką wodę. Nie jest konieczne, by cyfrowy bliźniak od razu w pełni odwzorowywał wszelkie procesy i funkcje obiektu rzeczywistego. Do właściwego modelu dochodzi się etapami. W naszym przypadku początkowo uproszczone modele były z czasem rozbudowywane i zmieniał się też ich zakres wykorzystania. Cyfrowego bliźniaka można i warto wdrażać stopniowo i tak też w Seco Warwick robimy.